No i przypominamy, teraz taka nas wyjazd, który wybiorzymy dla nas z komisarzem. Nadal nas wszystkich w roku, a zapraszamy na koniec 1-8, sobotą 11 staną, stala do wola. Zabrzmi się kandydaty na tych wywiadzy. No i czekamy na Państwa na kolejnym sesjach. Przygotowywać i na tym nam najbardziej zależało. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, bo czekałem na święto w Rybniku, jest dzisiaj. Wygraliśmy 3-0 po bardzo trudnym spotkaniu, ale co mnie cieszy, że wszystko co wprowadzam i zespół trenuje na treningach, dzisiaj mamy z tego sytuację, strzelamy z tego bramki, zespół chłonie nowe ustawienie, jesteśmy w tym coraz lepsi, popełniamy błędy, każdy je popełnia. Ale idziemy do przodu i to jest najważniejsze. I będziemy się, tak jak powiedziałem, w bardzo dobrej atmosferze przygotowywać do tego wyjazdu, oczywiście na który jedziemy tylko i wyłącznie po zwycięstwo. Ale tak jak mówię, ciężko mi cokolwiek dzisiaj powiedzieć, bo czekałem na to. 4 tygodnie temu, jak dostałem propozycję objęcia zespołu, mi ktoś powiedział, że po 4 meczach zrobimy 8 punktów. Brałbym to z przymrużeniem oka, ale
Patrząc, jaką mamy jakość na treningach i dzisiaj zmiennicy, jak zagrali, mimo tego, że dokonałem trzech roszad w składzie, sami sobie na to wypracowali, żeby dzisiaj wyjść w wyjściowej jedenastce. Dali siebie wszystko. Najbardziej mnie cieszy, że nie poznaję tego Rowu Rybnik sprzed ostatnich trzech lat, bo zawsze od 70 do 90 minuty wszyscy na stadionie zastanawiali się, co teraz będzie. A teraz wreszcie czekamy na 70 i 90 minutę, bo my się zaczynamy rozkręcać i to mnie najbardziej cieszy, że te końcówki należą do nas. I dzisiaj też to było widać, do 60 minuty zespół Gryfu grał wysokim pressingiem, próbował nam przeszkadzać, no ale tak żeśmy ustalali sobie na odprawie, w końcu klęknęli trzy razy. Bardzo się z tego cieszę i tu mamy trzy punkty, zostałem w Rybniku, doliczamy sobie do swojej tabeli, także z bardzo szczęśliwymi minami jedziemy teraz na Błękitnych. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.